Cześć wam wszystkim, z tej strony ja MC, a oto przed wami kolejny odcinek z gry Postal 2. Co się okazało? Panie i panowie, sobota i niedziela jest normalnie w grze. To nie jest Paradise Lost. Nie myślałem, że sobota i niedziela to jest dodatek Paradise Lost. A co się okazało? Byłem w wielkim błędzie. Także to jeszcze nie koniec serii z Postala 2. Paradise Lost to jest kompletnie inne DLC. Kompletnie w ogóle inna historia. To, że nam żona strzela w głowę, budzimy się w szpitalu i tak dalej, jest normalnie w grze. Także moja wielka gafa. Sorry za poprzedni odcinek, myślałem, że będzie ostatni, ale to jednak nie jest jeszcze ostatni. Mamy sobotę i niedzielę jeszcze do przejścia. Także co? Przydałoby się tą sobotę zrobić. Także zobaczymy. Start był co najmniej interesujący do tego DLC. Tfu, do tej soboty. Zaraz my się będziemy mieli z DLC, a to jest po prostu normalna sobota. Tak, tydzień w Paradise, jak to mówię. Czy to jest Gary Coleman? Czy on żyje jednak? Ty dziwko! To jest Gary Coleman, okej. Zostawmy go może żywego tym razem. Mam na razie tylko nożyczki. Oj, mam też nóż motylkowy, okej, to się przyda jak najbardziej. Ja w ogóle tam gdzieś ucieka, niech sobie ucieka. Tu w ogóle coś jeszcze będzie? Jest może? Okej, zobaczmy wszystkie pokoje tutaj w takim razie po kolei. O, fajna zdrowia. Jasny gwint. Się może przydać i to bardzo się może przydać. Ty dziwko! Przecież takie rzeczy mówić, bo mi kano zbanują, okej? Ja go będę musiał zabić. Chyba wiecie co, chyba go muszę zabić jednak. Został zniszczony ten koleś, okej. Gary Coleman został zabity, jeżeli to był Gary Coleman. Tak by się wyglądał przynajmniej jak Gary Coleman. Więc będę uważał, że to jest Gary Coleman. Okej. Strzelam, że musimy po prostu na wypadek pożaru. Co? Okej. Zakładam, że musimy stąd uciec, no to by było chyba najbardziej logiczne, tak mi się wydaje. O, to mamy jeszcze zdrówko, pięknie. To sobie pozmieniam, w takim razie sobie fajnie zrobię na zdrówko. Nice, w ogóle fajne telefony. Są takie płaskie. W ogóle nie wymodelowane. O, jest jakaś winda. Dziwna, bardzo dziwna winda, ale dobra. Pomocy! Pomocy! Pewnie. Spoko, luz. Cześć. Niech pan posłucha. Proszę iść do pokoju z napisem prace ręczne. W środku znajdzie pan pojemniki i pomoce wizualne. Jeśli dalej nie będzie pan wiedział, co zrobić, nie będę mogła pomóc. Pieniądze otrzyma pan przy wyjściu w lobby recepcji. Dziękuję. I proszę nie pobrudzić pomocy wizualnych. Bomba. Kasa za coś, co zrobiłbym za friko. To nie jest ma scenę odpaloną. Żadnych tributów, tak? Żeby nie ubyć niczego, dobrze, w porządku. Wydział badawczy, prace ręczne szukam. Potrzebuję zrobić dirty. Co tu w ogóle mamy? No co się dzieje na tych biednych kotach? Co wy robicie tym biednym kotom? Zostawcie te biedne koty zmutowane. Które pewnie eksperymentów już długo, dużo przeżyły. I długo też. Tylko na personelu, uwaga, teraz się tu nie wchodzę. Prace ręczne, okej, czy ja będę musiał cenzurować wszystko tutaj dookoła? Pewnie tak. Kochanie, wróciłem. Cholera, to zajmie trochę czasu. No nie, może tego nie muszę cenzurować, bo tu na gości nie ma. Może to przejdzie, zobaczymy. Najwyżej to wytnę. Biedny kotek. Co oni ci robią, kotku biedny? Nie dotykać kotów. Bo co? Aha, rozumiem. Święta! Koty doświadczalne uciekają z boską! Niech ktoś znajdzie kotki! Pewnie. Mam nadzieję, że ukryta kamera nagrała to wszystko. Jestem pewien, że pobiłem tu jakiś rekord. Chyba pora iść do lobby i odebrać ciężko zarobioną forsę. Powiem ci tak, nie wiem, czy to się uda jakkolwiek, ponieważ no, wszyscy nie żyją, a my jesteśmy bez broni palnej. Więc ogólnie spoko. Ło, matko, jest zdrowia, panie. Okej, okay, czyli no jedyne, czym będziemy się mogli bronić, to nożyczki. No to wychodzi. Całkiem sporo ich mamy. Więc miejmy nadzieję, że one nam wystarczą. Bo raczej będą musiały. Okej, okay, nie, ja ci nie ufam, kocie. Do widzenia. Koty mordercy.
To są koty mordercy. Odejdź. Ty też. Ma dobrego cela z tymi dodeczkami, nie powiem, że nie. Wszedłem w paszczę lwa. Wszedłem w paszczę lwa. Szkociaku. Naprawdę? Umarł? Umarł. Mogę cię wziąć? Mogę cię wziąć, okej. Jedyny normalny kotek jest został w Paradise Lost. Czemu ja kłócam, żeby spojrzeć na gówno w kuwecie? To jest moje pytanie. Kto normalny patrzy na gówno w kuwecie? Co w ogóle podniosłem? Jakąś broń, oh shit. Co ja broń? Nie, co ja podniosłem? Nie mam się tego powiedzieć, co ja podniosłem. Czy kota kolejnego? No clue. Okej. Okay. Remove brain. Get spoon, get third eye, dominate world. What the fuck? Okej, okay, wyjdźmy może stąd, będzie najlepiej. Wyjdźmy z tego szpitala. Czy w ogóle tutaj jest ktoś, kto może mi zapłaci za tą samą robotę ręczną? Wow, what the fuck? Boli. Cholerny łeb. What the fuck? Co jest? Co tu się dzieje? Kim wy jesteście? Czy wam się głowy kręcą? Co jest? Goście, what? Ja byłem normalny, jak mam z nami walczyć, powiedzcie mi. Okej, okay, tak mogę jeszcze rzucać, okej. Okay. Nawet szybciej niż prawym guzikiem. Jakiś granat mam, życzek od cholery. Okej, okay. Biegamy z nożyczkami, nic nie możemy innego zrobić, naprawdę. Fuck me, man, trzeba stąd wyjść. Trzeba stąd wyjść. Okej, okay, exit, exit, yes, I need to go there. Ktoś tu jeszcze idzie. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. O, sam rzucił w siebie, okej. Okay. Nie wiem, czy umarł, czy nie. Pewnie nie. Oczywiście, że nie. To jest jakiś zombie w ogóle. Co jest? Może w weekend są zombiaki może, o których mówiłem wcześniej. Kotek, ale na szczęście chyba nie groźny. Okej, okay, na szczęście na jedne nożyczki padają koty, więc to jest plus. O Jezus. Nie? Ty dziwko! Ty dziwko! Ja ci dam. O Jezus. Gratę za gdy w pomieszczeniu! Gratę za gdy w pomieszczeniu! Not good! Okej, okay, udało się. Upuścił, nie, upuścił, ale zdążyłem podnieść. O, kolejny! Czemu mnie gali kołem prześladuje? Chyba padł, ale Jezus Maja, ile ich tu jeszcze będzie? Czy tu było ich cały czas dwóch? Nożyczki, a, czy, okej, okay, czyli cały czas podnoszę nożyczki. Nie wiem, czy ja to przeżyję, ale spróbuję. Co w ogóle jest? Nie widzę dokładnie. Sala pokazów. No nie. Ja bym chciał stąd wyjść. Bardzo bym chciał stąd wyjść. No tak, tu jest ewidentnie ślisko. Chirurgia, cisza, magazyn tylko dla personelu. No chyba nie mam wyjścia, muszę tu chyba wejść. O, uleczyć się. Muszę dorwać więcej yes. Tego dobrego stafu. Nie, yes, muszę się uleczyć. Muszę się uleczyć. Okej, okay, czy tu jest wyjście? Nie, stąd przyszedłem. Gdzie jest wyjście? Sala pokazów. Może na górę gdzieś mam się dostać? No chyba ewidentnie. Tak, chyba ewidentnie muszę się na górę dostać, okej. Okay. Już mi lepiej. Na pewno? No miejmy nadzieję. Jest tu w ogóle kto? Chyba nie, wejdźmy do tego magazynu całego. Albo i nie, bo tutaj ktoś jest. W toalecie, co? Okej. Nic tutaj nie ma takiego podejrzanego. Tu mam łopatę. O, łopata się już przyda. Łopata jest fajną bronią. Okej, okay, pozwoli mi pani wyjścia spokojnie, dziękuję. Tam tylko to ukradnę. Masa pączków, które tutaj jest. Zawsze coś do leczenia jest dobre. Dobra, dajcie mi wyjść z tego pierdolnika. To jest bardziej porobany szpital niż ten, który był wajatkołem nazwany wcześniej. O rany boskie. Ventacure, dzień dobry. Jestem lekomat 9000. Proszę podejść i oddać mocz. Zdrowe. Postaraj tak się mnie nie opryskać. Jeżeli masz małą pałkę, podejdź bliżej. Wiem. Próbuję do tego nasikać, ale mi nie idzie, jak zwykle. Cholera, mówiłem, nie opryskaj mnie. Dobry Boże, to obrzydliwe. Dziękuję za mocz. Życzę miłego dnia. Dzięki za fajne zdrowia. Czy to jest to samo miejsce, w którym byliśmy wcześniej, tylko jakieś popierdolone? Okej, okay, no widzę jedyne wyjście. Oj, to stąd nie wygląda możliwe. Za dobrze. O Jezu, upadłem. Umarłem. Dobrze, zapisałem grę. Sej, nie chcę nic mówić. Dobrze, że zapisałem grę.
Oj, to nie wygląda za dobrze. No ewidentnie nie wygląda za dobrze. Okej, czy ja tu mogę w ogóle... Okej, fajnie. Okej, muszę stąd uciekać w takim razie. O, Jezus. Okej, uciekam. Nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale uciekam. Na to nie jesteś jeszcze gotowy. What the fuck? Odejdź stąd, typie. Padł? Nie padł jeszcze. Jezus moja, Jezus jeszcze. Dobra, teraz padł. What the fuck? Co tu się dzieje w ogóle? Teraz moje pytanie. What the fuck? Co ty? Nie wiesz, kto ja jestem? Niestety wiem i wiem, że mnie zabijesz teraz. O wow, wybuchło w powietrzu. Jakim sposobem? Padniesz kiedyś? Dziękuję. O, tu coś jest, ale boję się po to iść oczywiście. No! Bo ktoś się pojawi. Ale jest tylko do leczenia się, żebym nie spadł. O, ten szajs jednak działa. Tam jest kamizela. Kamizela mi się przyda. Nie wiem, opcji jak chcę zeskoczyć, na pewno, żeby przeżyć? No chyba nie, to jest trochę wysoko. Okej. Okay. Jezus Maria. Co tu się dzieje? Niezły stat DLC, nie powiem, że nie. Tfu DLC, po prostu soboty. Tu muszę teraz zejść na dół. Kociak, jest tu kociak. Trzeba go zabić. Dobra, okej, okay, zabity. Czy ja naprawdę nie jestem w stanie stąd zeskoczyć? No chyba, że za każdym razem jak stąd zejdę, to po prostu umrę. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejbowała tyle co ty. O, jest karabin, jak miło. Dajcie mi jakąś o tak, dajcie mi jakąś normalną broń. Thank you very much, nareszcie. Czyli będzie niezła teraz siatka, jadka. Aha, mam cię. Okej, czy teraz jest normalnie. Teraz możemy się chwilę odsapnąć. Chwilę oddechu złapać. Ale to tam są koty. Jestem pojebany kot w końcu. Chryste. Za koty postrzelane, masakra. Wow, kolejny. Nie chciał złapać od tyłu, nie ma. Nie pozwolę na to. Chirurgia. O, super. I znów to samo. Jezus. Znowu sejwujesz? Tak, bo tu się chore rzeczy dzieją, typie. Więc moje szczęście, bo na pewno zakończę. O, fuck. Babcia. Ale... Nie słyszę dialogów, jak strzelam. Muszę to podgłosić. Albo przyszły strzały. Boże, jakie nie mają zdrowia. Zaś te koty. Może ktoś sprawdzić, czy nie wystaje mi dupa? To nie podobieś twoje największe zmartwienie teraz, wiesz? Tylko powinienem to być ja. W ogóle co się z nimi dzieje? No, znikaj. Muszę to zobaczyć na własne oczy. What the fuck? Okej, okay, shit's fucked up. Ewidentnie, coś tu jest nie tak. Moja babcia by przeszła... O Jezus! Ty. Dobrze, że zasygowałem. Ja chcę wyjść stąd, błagam. No to chodziło. Położnictwo. To jest normalnie. Dzień dobry. Czy wy sobie zdajecie sobie, co tu się dzieje? Chyba nie. Ewidentnie nie, skoro pozwolicie takim kotom tutaj latać. Okryję. Okej, okay. Na wypadek pożaru. Co się tu dzieje? Nie mam pytań, naprawdę. Dajcie mi to psychiatria, no to znowu jest... Znowu sejwujesz! To jest po prostu idealne miejsce, do którego powinienem iść. W tym momencie, tak. Potrzebuję psychiatry, żeby stąd wyjść. Psychiatria jest tuż przed nami. Zabijesz tego kota kiedyś? Dziękuję. Fucking hell, muszę się... Ała! W tobie strzela! Ała! Pracownik tego, to ma sens. Muszę. Bez dwóch zdań, muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Psychiatria. No to będzie tutaj wesoło teraz. Mam nadzieję, że mi głowa nie odwali teraz. Jak jestem na psychiatrii. O, Nadchodzi kolejny odcinek przygód psychola. Okej, okay, ja tu w ogóle. Przecież tutaj byłem. To jest start w ogóle gry, co jest? No, myślałem, że go się będzie bardziej wytrzymały, ale nie był. O, w życiu.
Alright, czy jest wyjście już? Nie, tu jest izolatka, okej. To się rusza wszystko, ja chcę stąd wyjść, o Jezus, to było creepy. To jest tutaj wszystko creepy. Na co mam uważać? Nie wiem, ale idę do przodu. Holy fucking shit. Nie wiedziałem, że to jest gra horrorowa, ale jednak. I tego przy tym odcinku miałem największy jumpscare w historii jumpscare'ów chyba. Okej, okay. To będzie tutaj wesoło, coś czuję. I to nawet bardzo. O tak, super, przegrałem sobie stąd. Zajebisty, ała, zajebisty pomysł. Padli, okej. Fucking hell, brother. Co tu się odwala? Naprawdę grubo. Wiesz, co ta jest taka, nie wyjechałem z boku. Więc się nie dziwcie. Popko, ty gra do przodu! Ale fizyka zajebista! Upadnij, że błagam cię kiedyś. Oła, Jezus Maria, okej. Załatwiony. Ten szajs jednak działa. To jest niewidzialny. What the hell? Okej, wszystkie moje po prostu koszmary przyszły mnie nękać. Nie jestem zdziwiony w sumie. Ale co się w tej głowie kolesia dzieje, to jest wow. To jest dopiero psychoza, nie ma co. Nie, typiarzu, dziękuję. Ile oni mają zdrowia? No to chodziło. To jest chore aż, ile oni mają zdrowia. A ja mam amunicję tylko do tego karabinku, także jest turbolipa. Jeszcze te koty na dole, na dół bym nie chciał w takim razie spaść, ale coś czuję, że i tak się tam znajdę. Nie sejwowałeś przed chwilą? Więc oby tak się może nie stało, miejmy nadzieję, że nie spadniemy w jakiś głupi sposób. Ja tak widzę, że musimy na dół zejść. Chciałem to bardzo ominąć, ale chyba nie będę w stanie. Jednego kota załatwiłem, nie? Gdzie jest kolejny? Tutaj. Tam są ci goście, może ich olejemy. Zobaczymy, czy nam się uda. Pewnie nie. Dobra. Tu w ogóle damy radę wejść? Damy radę tutaj wejść, okej. Tu jest zapina, po której możemy się wspiąć. Możemy? Możemy, dobra. Ciekawe, tam rzucałem granatami. Jezus Maria, to jest ciężkie w ogóle wszystko tutaj. Wiem, że mam fajne zegarki, nie chcę na nie z niej korzystać. Tego typa chcę zabić, bo boję się, że on mi tutaj przyjdzie i zniszczy mi życie. Dobra, kolesie, atakujemy. Atak! Tego się ominąłem, nie wiem jak, ale ominąłem. To wy jesteście z tytanu? Pojebani, poczekajcie. Potrzebuję tutaj fajnie zdrowia. Powiedz, nie poradzę sobie z nimi. Teraz sobie poradzę. Czyli te koty opryciują, bo jak ich zabijam, to one te koty wylatują z nich. Ginże, sztypie! Fucking hell! Pewnie mi amunicji brakło. Znaczy już praktycznie do niczego nie mam amunicji, ale... To absolutny szczegół jest, nie? Chryste, panie. Okej. Okay. Strzelba w takim razie. Czy to mi wystarczy w ogóle? Na cokolwiek. Jakkolwiek żeby tutaj przejść. Fuh. Te nożyczki, może tymi nożyczkami powinienem atakować. Może oni są bardziej wrażliwi do nożyczki, nie wiem. No miało dużo sensu, żeby tak się zastanowić. Okay, na razie jest cisza przed burzą, tak mi się wydaje. Mam krowią głowę. Miło. W jakiejś tam stopniu na pewno. Wyjście, please, dajcie mi stąd wyjść. Widziałem napis exit tyle razy, a dalej tutaj tkwię. O kryje, okej. Okay. O kryje. Ja czuję, że się kręcę po prostu w kółko i idę przez te same miejsca, w których już byłem. I moim chyba tak nawet jest. Moim prezydentem jest Chuck Heston, a to dla was, małpy. Okej, okay, czy tu jest wyjście gdzieś? Please, położnictwo. Dalej jest nie zamknięte, idę się tu wejść. Kurwa, ja zrobiłem kółko. Chciałem iść, tu jest ten typ, którego zabiłem wcześniej.
Ej, pogubiłem się, gdzie ja mam iść? Tak całkowicie szczerze, gdzie ja mam teraz iść? Czy ja zebrałem coś? Czy miałem coś zebrać? Czego nie zebrałem? No fucking clue? Wracam tam, zobaczę, może muszę przejść po prostu? No bo tak, no wyciłem się ewidentnie. To źle poszedłem. O nie, gdzie ja mam iść w takim razie? Gdzie ja mam iść? Co ja mam robić ze sobą? Jak wyjść z tego pierdolnika wajatkowa, debilstwa, dziulstwa? O rany boskie, czy ja w ogóle zbierałem coś, co mi pozwoli przejść dalej? Nie, czyli muszę po prostu iść z powrotem i znaleźć odpowiedź na moje pytanie. Nie znam odpowiedzi na nie. No ale logiczne by było, żeby tu się wrócić, no bo oni tu byli, nie? No to what the fuck w ogóle? Czy do tej rury może iść jakoś? A może? Zobaczmy. Że ja po prostu zrobiłem bardzo głupie kółko po prostu i tyle. Może ja się do tej rury mam kierować? Wydaje mi się, że idę dobrze, no nie zdaję sobie sprawy, że się cofnąłem. Drabina. No, dawaj drabiną. Let's go. Dobrze, i teraz spróbujemy przejść tutaj gdzieś. Tędy, no. Po co ja zaskoczyłem? Po co ja szedłem z powrotem? Jak ja muszę iść tutaj? Do tej rury. No. Okej. Okay. Makes sense. Makes a lot of sense. O nie. Okej. Okay. Gdzie my tu wychodzimy? Gdzie my tu w ogóle musimy iść? To jest moje pytanie. I chyba dobre i trafne mi się wydaje, jak najbardziej. Okej, okay, to jeszcze nie koniec. Błagam, tylko nie gary. Wszystko tylko nie gary. Popuściłem! Wow, o się! Weź się pojebie stąd! Normalny gary, niewidzialny gary, co tu się dzieje? Fucking hell! Tylko jedyna umrę tutaj przez tego ciula. Nie myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz? Moje klejnoty! Czekaj, to samo tych nożyczek to pewnie. To na pewno szkodliwe, ale czuję się Padł. Świetnie. Okej, chyba wszyscy? Prawie na pewno tego nie widzę. O nie, ja to muszę wyjść. Ja czuję się bardzo niekomfortowo, idę stąd. Ja widziałem taki pokój w Silent Hillu. Dziękuję, do widzenia. I need to get out. Let me out. Let me out. Widzę muzykę. Iść bin uncomfortable, okej? Okay? Very uncomfortable. Nie interesuje mnie żadna diagnostyka. Idę stąd, po prostu ja stąd, po prostu idę. Poczekalnia, tak, to brzmi jak wyjście. W końcu budynku jest poczekalnia, jest exit, tak. Tak. To mnie interesuje, nie interesuje mnie nic innego, a jem. Oto i moja forsa. Out. I umieszczona w pobliżu skrzynka z zasilaniem. Strzelmy w to? W takim razie? There we go. Co teraz? No kto by pomyślał, że tak będzie? Nie wiem, czy miałem jeszcze na dół iść, no chyba nie. Okej. Get out. Finally. O mój Boże, ja zostawię cały ten odcinek w ogóle nie przycięty. Przysięgam. I w tym momencie dopijam bilej misia. Chryste, co to było? Nie, wiecie co? Ja zapisuję w tym miejscu grę. I tu będzie na dzisiaj tyle. Wow, okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. To było coś. Dostałem was tym odcinkiem. Ciekawy to był odcinek, nie powiem. Nagrałem 4 odcinki pod rząd na zapas. Jestem z tego happy. Teraz idę to montować i wrzucać na zaplanowane. Na dni przyszłe. A na razie zostałem was z tym odcinkiem. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, cześć i pa pa.